Nazywam się Katarzyna Krzemińska. Pracuję w grupie Zagranica jako koordynatorka grupy roboczej do spraw edukacji globalnej. Grupa Zagranica jest koalicją polskich organizacji pozarządowych zajmujących się współpracą rozwojową, pomocą humanitarną i edukacją globalną. Edukacja globalna jest jednym z podstawowych obszarów działalności naszych organizacji członkowskich. Grupa robocza do spraw tejże edukacji jest jedną z naszych najaktywniejszych grup. Kilka miesięcy temu podjęliśmy wspólną inicjatywę związaną z problematyką jakości w edukacji globalnej. Temat ten jest dla członków naszej grupy roboczej niezwykle istotny i w związku z tym zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy przegląd partnerski materiałów i działań realizowanych, publikowanych przez organizacje zajmujące się edukacją globalną w Polsce. Zaprosiliśmy do udziału w tym przeglądzie organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uczelnie i innych aktorów zaangażowanych w edukację globalną w Polsce. W zorganizowanych przez nas spotkaniach wzięło udział 20 różnych organizacji i instytucji. I efektem naszej kilkutygodniowej pracy jest raport z przeglądu partnerskiego. Raport ten jest publikacją, która zawiera sformułowane przez grupę roboczą rekomendacje dotyczące przygotowywania materiałów oraz realizowania działań z zakresu edukacji globalnej. Zawiera zidentyfikowane podczas przeglądu dobre praktyki, przykłady dobrych praktyk, przykłady tego, jak takie działania powinny być realizowane, a zarazem zawiera bardzo przydatną garść praktycznych wskazówek, jak te rekomendacje możemy wdrażać w naszej codziennej pracy edukatorów.